Kochani, tak jak obiecałem, wracamy na kawkę, na herbatę. Dzisiaj u nas wielkie święto, słuchajcie, szabełkową chatę, naszą kruszę na Renę odwiedził Paweł. Pawełku, jeszcze no zapomniałem ci powiedzieć. Czegoś nie pokazałeś? Znaczy nie, no w sensie, że wiesz co, to tak wygląda. To są listy w ogóle, nie? Do odgrania, nie? Da. Chodź jeszcze na chwilkę na kruszyn, chodź jeszcze zanim siądziesz, chodź, tylko musisz coś zobaczyć. Chodź, przepraszam, że cię tak ganiam, Pawciu. Chodź, zobaczysz. Słuchaj, większość naszego piłkarskiego życia jednak odbywa się tu. I teraz wszystkie mecze, zobacz, to wygląda mniej więcej tak, zobacz. Jeszcze, gdzie ty tu masz bramki? Już ci zaraz pokażemy, zobacz. Zamykamy te drzwi od naszego biura i tutaj jest jedna bramka, białe jest druga bramka. Oczywiście wtedy nie ma tu żadnych wózków, nie ma nic. No dwie szyby to Butek załatwił. Już poszły? Tak, nie ma, nie ma. Ta trzecia też pewnie pójdzie. Na szczęście ona pęka bardzo bezpiecznie, wiesz? Ona pęka tak, nie robiąc za dużo bałaganu. Nowoczesna szyba. Natomiast słuchaj, kochany, no zobacz, ten kinkiet nie ma oprawki, tamten nie świeci, także... Ale Butek obiecał, że z pierwszego kontraktu wszystko nam wyrówna, słuchaj. I z pierwszej kasy nam wyrówna. Także słuchaj, większość naszego piłkarskiego życia toczy się tutaj. Jedna z naszych ulubionych, słuchaj, gierek to jest strzał w okienko i będę chciał, żebyś się sprawdził w tej konkurencji. Damy mu test. No jak, które? Jedno mamy tu okienko. No jak? Jedno mamy okienko. A skąd się? Tylko dawaj, tak, stąd walimy, tylko że gumowa kipsta, gdzie jest? Mam cię kojarzyć, gdzie jest gumowa kipsta? Okno nie pójdzie? Nie, bo właśnie my używamy takich piłeczek, które... A, gumowe. Mamy kipstę taką fajną, wiesz? Aha. Weź ten za mamą piłkę, no tamtą nie będziemy walić, ale właśnie mniej więcej stąd, Pawełku, często robimy konkursy, są oczywiście nagrody, wiesz. To jest piłka, którą dostaliśmy właśnie od Zagłębia Lubin na koniec sezonu, bardzo też fajna gała. To zwykła piłka jest. Tak, tak, to jest normalna czwórka i to bardzo ciężka, powiem ci. Zobacz, ona ma swój wzrost, malutki to czwóreczka, natomiast jest kozacka. Jeżeli możemy komuś polecić, kochani, kto profesjonalnie kopie piłę, to jest jedna z kilku piłek, bo wiesz, wśród tych naszych 30-40 piłek, trzy są tak naprawdę takie, wiesz, nasze, nie? I to jest jedna z tych trzech. Oczywiście widzisz, poprzeczki i tak dalej, to wszystko jest widoczne tutaj, nie? W każdym razie robi robotę jak na tą grupę wiekową. Natomiast ja bym chciał, to weź tą miękką przynieść, coś my plażówkę robili, Gutek. Dawaj, musimy Pawełka wytestować, słuchaj. Ja nie piłkarz. Ja wiem. Chodź. Natomiast nie chodzi o test, kochani. Chodzi o to, żeby Pawełek sobie zaliczył pamiątkowy strzał na naszej kruszyn Arena Hall, bo kruszyn Arenę, wiesz, mamy tam. Dobra? Tak, na dworze mamy kruszyn Arena, ale jak nam pogoda nie pozwala, to my się w tym momencie... Tak o, Butek, Tusia, dobra, ja się instaluję. Tu, kochani, każdy odda po jednym próbnym strzale, idziemy na kawę. Weszło, Gutek? Dobra, tu daję plecy. Czekajcie, instaluję się na tym, damy troszkę więcej światła. Idę do tyłu. Słuchajcie, i po jednym próbnym strzale do naszego okienka. Kto zaczyna? Mogę ja. Chcecie na odwagę? Tata, nie gość. Nie, gość zobaczy, jaka technika mieć na sobie. Jaka technika ma dziura za tym. Uwaga. Siad. O, blisko. Blisko, ale bu. Dobrze, no, treningu, Gutek, startuj. Dawaj, Gutek. Gutek chce ostatni, dawaj, Pawełeczku. Historyczny twój strzał. Masz okazję, słuchaj, na kruszy na Arena Hall, rozumiesz? Ale dobra wysokość, słuchaj. Broń ci lekko w lewo i siedziałoby. Zobaczymy, czy Gutek klasycznie nas zamiecie. Uwaga. No, kochani, nikt nas nie zawiódł, także jeszcze jedna seria, słuchajcie. Jeszcze jedna seria, słuchajcie, uwaga. Musi coś padać, nie padnie tam. Oto tak. Ajajajajaj, Brazylijka, widzieliście to słupeczek i wyszło. Ech, no ale okno ma być. Nic się nie liczy, słuchajcie. No, Pawełek teraz atakuje, uwaga. Uwaga. O, brawo, to zaliczamy. Moje gratulacje, słuchaj, jest. Będzie nagroda. Gutek, słuchaj, no. Broń honoru Szabłockich nie ma. Słuchajcie, jeszcze raz gratulujemy, Pawełku. Słuchaj, w nagrodę będziesz mógł sobie wybrać fajną kartę ulubionego piłkarza. Chodź, kochany przyjacielu. Nie, weszło. Góra, dół, otarło. Pełna Ameryka. Słuchajcie, siadamy teraz na kawce. Pozwolicie jedną rzecz, kochani. Posiedzimy z Pawełkiem, z Gutkiem chwileczkę z wami, ale chcemy też prywatnie bez kamerki chwilę posiedzieć, pogadać. Także
jak przystało na gościa w kubeczku Arsenela. Proszę bardzo. Piłkarski. Kubeczek Rossoneri, jesteś, słuchaj, w totalnie zakręconej, zwariowanej rodzince. Słuchaj, o figurkach ci już troszkę opowiedzieliśmy. W trakcie posiłku, tu siadzeć nam tylko skanerki, chodź tu z tej strony. Pawciu, generalnie rok temu, 7 kwietnia, nagraliśmy pierwszy filmik z kartami, bo kartami zajmujemy się od dwóch lat, od trzech, tak? Gdzieś dwóch, trzech lat. Totalny przypadek, wy widzowie wiecie, Pawełkowi dwa słowa powiem. Byliśmy na meczu Zagłębie Lubin Jagiellonia. Porozstawiały się namioty z T-Mobile Ekstraklasy i pani rozdawała, tam grali w FIFA coś tam i rozdała nam parę saszetek. My te saszetki do domu przynieśliśmy, wiesz, otwieramy, fajne, piłkarze, wiesz, jakieś tam coś i tak dalej. Szukaliśmy z Zagłębia. No, szukaliśmy sobie kart z Zagłębia, ale wiesz co, potem jakoś nie załapałem tego. Idziemy gdzieś z Gutkiem na zakupy, Pawełku, wyobraź sobie, i on nagle mówi, tato, tam przy karcie są te, on ja to kupuje się, no tak, no 3,90, no dobra. I za 3,90 Pawełku kupuje się taką saszetkę i w tej saszetce, o tu na przykład, pokażę ci to, i w tej saszetce jest sześćka. I cała zabawa polega na tym, że nie wiesz, jakie tam są karty, a one mają rzeczywistą wartość. Można trafić kartę wartą 30 zł. Jeżeli płacisz teraz za 4 zł, a wygrasz 30, no to radocha jest, jakbyś zdrawkę dobrze zdrał. No to fajnie. A poza tym, słuchaj, tam jest 360 kart piłkarzy, często ulubionych. To jest akurat edycja FIFA World Brazil, czyli z naszych mistrzostw świata. Do tego jest album i tak dalej, i tak dalej. Myśmy poszli z Gutkiem troszkę dalej, zaczęliśmy wymieniać się paczkami. Za długa historia, żeby cię w całą wprowadzać. Natomiast cała zabawa polega na tym, że ja sobie w tym momencie pozwolę na jedną rzecz. Tylko wezmę taką, Pawełku, malutką przesyłeczkę. Wezmę malutką przesyłeczkę. O, a niech będzie, weźmiemy sobie od dziewczynki. Dziewczynki są. Jeszcze nie otwierałem. Jeszcze nie otwieramy. Pawełku, dziewczynka nazywa się Emilka N. Ochrona danych osobowych, także nie podajemy. Jest z Brzeska. Do Brzeska Gutka trener pojechał teraz w Okocin. Brzesko jest drugim albo trzecim trenerem, Rafał. Trenowaliśmy z nim indywidualnie. Bardzo fajny facet. Był u nas w KS Talent, był bramkarzem BKS-u. Błysnął formą. Był w karierze jeszcze w Warcie Poznań, w Dobrym Głogu, w Zagłębiu Lubin. I teraz jest aktualnie w Brzesku. W każdym razie, Emilko, zobacz, jaka frajda ci się trafiła. Zrobimy unboxing razem z naszym mistrzem. Trener Rafał jest młody chłopak, ma 19 lat, on jeszcze jako junior chyba, wiesz? Trener Rafał rozpoczął jako 15-letni chłopiec tułaczkę po okolicy, po klubach takich poważnych. Natomiast ma świetne predyspozycje, jest naprawdę połapany ma. Myślę, że zrobi jeszcze fajną karierę, jak ktoś go dobrze tam popilotuje i patrzy. Guteczku, daj nam proszę nożyczki. Tak, daj nam nożyczki, Pawełek jest cały ciekawy, jak to wygląda. Generalnie z takich saszetek, z różnych edycji, Pawełku, ja nawet mam takie perełki, jak słuchaj, Manchester United z roku 2003, czyli tutaj na przykład są karty same z Manchesteru, ale zobacz, masz Champions League 12-13, masz Mistrzostwa z Korei i Japonii 2002, tutaj trafiliśmy ostatnio o Lisa Bebe. O, naszego czarnego Polaka. Tak. Słuchaj, są na przykład, mam nawet, zobacz, Soccer MLS, czyli tu można trafić na Beckhama jeszcze, który, a, wiesz, wyjechał, pamiętasz, z Galaxy, z Ameryki, tak, z Ameryki. Jest Ekstraklasa oczywiście, Ekstraklasa stare edycje, słuchaj, reprezentacja Niemiec, piękne karty z autografami, wiesz. Słuchaj, są nawet karty warte po kilka tysięcy złotych z autografem Pele czy innych wielkich gwiazd, wiesz. Wierz mi, że można się tu w to wkręcić. Natomiast my nie jesteśmy kolekcjonerami przez duże K, nie zbieramy tych autografów po linią złoty, nie stać nas. Bawimy się świetnie z naszymi widzami i od Emilki otwieramy przesyłkę. I teraz zobacz, w tej przesyłce nam Emilka poprzysyłała jakieś niespodzianki oraz listę swoich braków. I ja potem w ramach wolnej chwili szykuję dla niej, odsyłam co trzeba i... Takie wymiany. Tak jest. I teraz zobacz, co od niej mamy. Mamy środki na MicroStars. To jest w ogóle fenomen i ewenement. MicroStars to są te figurki. Czyli w tym momencie, gdzieś tu z listu zaraz się dowiemy. Gutku, zobacz, czy tam jest list. Tu jest list. Dziewczynki są niemożliwe. Mają bardzo połapane te przesyłeczki. Ładnie popakowane. Wszystko takie wypieszczone. O, tu widzę, że akurat, słuchajcie, Emilka ma robione karty. Czyli gdzieś tam jeszcze sama się bawi dodatkowo. Sama, zobacz, ile to pracy wymaga, żeby zrobić na przykład w koszulce Górnika Zabrze, kto to Gutku? Piątka Łukasza. Czy ewentualnie Xavi Hernandez w barwach
no nie wiem, puma zielona to może być Kamerun, gdzieś tam chyba jakaś Afryka, nie? I tu jest, kochani, na przykład, no, z Hiszpanii. To tutaj za wielkiej przeróbki nie ma. On jest cały, jest z Hiszpanii, ale jest w Milanie jako abiat. O, no to teraz weźmy, kochani, tak, zobacz. Tutaj dostaliśmy kartę z Ekstraklasy 13-14 i tu jest Easy Bilek. Już go nie ma, w Zagłębiu był. Tu masz kartę z RPA 2010. Przypominam, że tu cała kolekcja jest, 300 z czymś kart. My dostajemy Koralowa z Serbii. Dostajemy kartę z 13-14 edycji Deschamps z Anderlechtu. Tu masz, kochany przyjacielu, Vertonghen z Belgii, to jest ta edycja, czyli Mistrzostwa Świata. Tu masz, słuchaj, z obecnej Champions League, z Paris Saint-Germain, Matuidi. I karta ze starszej edycji 9-10, czyli już pięcioletnia. Albiol, już go chyba nie ma, czy jest jeszcze w Realu Butek? Jest Albiol? Nie ma, nie? To stara historia. Albiola nie. Racja, właśnie, kochani, ale on ma pamięć, za to go podziwiam. Ja nie jestem, kochani, Wikipedią. Mi się zdarza ciągle jakaś wpadka, a Butek tutaj prostuje. To ile dostałeś kart? Jest jakaś ilość określona? Nie, nie, kto jak chce, kto, to jest dowolność, wiesz. My robimy wymiany troszkę inne, bo większość kolekcjonerów konkretnie wymienia numery za numery, bo każda karta ma konkretny numer. Czyli powiedzmy, otwierasz album, brakuje ci 47, 58, 69, bo ja ci to pokażę, Pawełku, na przykład w ten sposób. Zobacz, kochany przyjacielu. Tu jest karta z match attack, patrz. To jest Bundesliga 13-14. Widzisz? Emileczko, wybacz, wytłumaczę coś gościowi mojemu. Zobacz, to jest match attack sezon 12-13, tak? Czyli w tym momencie Liga Angielska. Guteczku, przynieś nam jedną saszetkę, Pawełek otworzy sobie z pierwszą saszetkę w życiu i zaraz mu wytłumaczymy. Z 12-13 na parapecie jest. W pokoju, w biurze, nie? Bo tu nie będzie. Dobra. Ale czekaj, ale jaka edycja matcha? Match Attack 12-13 Premier League. Zobacz, kochany przyjacielu. Tutaj masz album na... zobacz, na ile kart. Runej. Tu masz legendy. Ponad 500 kart. Teraz zobacz, gdybym był rasowym kolekcjonerem i wymieniał, to powiedzmy, szukam legendy o numerze 494, bo jej nie mam, 495. Mm-hmm. Czyli ja ją poszukuję i wtedy ktoś mi wysyła taką, a ja mu w zamian inną. Natomiast, że my to na troszkę innej zasadzie działamy, to przychodzą karty, o których my nie wiemy. I potem chybił trafi. Czasami coś nam dojdzie, ale czasami jednak nie i tylko rośniemy jakby, jesteśmy takim punktem przerzutowym dla następnych, nie? Czyli dla niej, jej braki znajdziemy od kogoś innego. Dałem 4 do wyboru. 4 do wyboru. Wybieraj, zobaczymy twoje szczęście. Tu jest 6 kart, przepraszam, 5 kart z tego albumu. Zobaczymy, czy coś nam trafisz do albumu. Otwieramy. Paweł otwiera pierwszą saszetkę. Paweł.